Witajcie kochani bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało, Umysł i Duch i jak w każdą sobotę o 17 witamy na rozmowach Zosi z Tomaszem. Tematu nie mieliśmy. Tomek mówi, że jeszcze nigdy tak szybko się nie szykował do live'a jak dzisiaj. Ale jak to u nas jest, to spontan. Za uszewkę biorą, prowadzą, wszystko jest tak, jak ma być. Tematu też nie mieliśmy, przyznajemy się. No ale w końcu ja mówię, może wolność. No i zostaniemy przy temacie wolność. Czym dla mnie jest wolność? Co to jest wolność? Kto jest wolny? Także przed wami nasz Tomasz i sobotnia rozmowa. Zobaczymy, co to tam wy będziecie pisać. Zacznijmy od tego, czym dla mnie jest wolność dla każdego. I kto to jest człowiek wolny? Bo to wiecie, można mówić, że jestem wolny. Nie, ja na przykład palę papierosy, więc nie jestem wolna, bo jestem zniewolona nikotyną, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także Tomek, czym dla ciebie jest wolność? Witajcie kochani. Tak, jak Zosia powiedziała, miałem dosłownie 4 minuty, żeby się przygotować do live'u, więc udało się, jesteśmy. Czyli tak miało być. No więc wolność, Zosiu. Dla mnie wolność to jest mój naturalny stan. Czyli ja jestem istotą wolną. A co to dla mnie znaczy być istotą wolną? Ja staram się być wolną istotą od jakichkolwiek przekonań. I to sprawia, że czuję się wolny. Nie utożsamiam się z jakimiś przekonaniami. Nie walczę o swoje przekonania, tylko po prostu staram się uwalniać od tych przekonań. Dlatego staram się być taką wolną jednostką. I to jest nas wszystkich naturalny stan. My jesteśmy istotami wolnymi, suwerennymi, sami dla siebie i to jest chyba najbardziej istotne. Wiele ludzi nie potrafi tego zrozumieć i wpadają w te takie pułapki, które ich zniewalają i mają problemy z poczuciem tej wolności tak naprawdę. A jak to jest, Zosiu, u ciebie? Jesteśmy wolni, przyszliśmy wolnie, że czytam. Beatka Barańska napisała, wolność dla mnie to jest bycie sobą bez masek. Wiesz, tak jest. Wolność dla mnie to jest stan wewnętrzny. Czuć wolność, bo to nie tylko być wolnym, ale czuć wolność, tak jak pokora, jak miłość, to są uczucia. Wolność to jest uczucie wyższe, więc nawet jeżeli jestem we więzieniu, mogę się czuć wolna, bo zniewolić mogę pozwolić siebie sama. Nikt nie jest w stanie mnie zniewolić, dopóki ja na to nie pozwolę, świadomie lub nie. Były przymusy 2.20, różne rzeczy. Ja od razu wiedziałam, jako wolny, świadomy człowiek, że ja tego nie zrobię. Nie wiedziałam dlaczego, co jeszcze będą robić, co jeszcze będą ścigać, czy co. To wiedziałam, że nie zrobię. Wolność dla mnie to jest też niepoddawanie się wpływom innych ludzi. Czyli kiedy próbują manipulować właśnie, wpływać na moje decyzje. No właśnie, dziś mieliśmy taką rozmowę z Kasią przed tym naszym live'em. Na przykład odnosiłam się tam u was do komentarzu, gdzie ktoś mi pisze, że zagadałam Adriana, powinnam inaczej prowadzić te live'y na przykład. Dla mnie to jest wejście w moją wolność. Dla mnie to jest wejście w moje granice. Jeżeli ty masz koncert życzeń i chcesz słuchać tylko Adriana,
to ma na tym kanale cały full. Idź tam i słuchaj. Wolność dla mnie to jest też robienie co chcę, kiedy chcę, pod warunkiem, że nie robię krzywdy drugiemu człowiekowi. Czyli jest wolność pod każdym względem. Mogę robić co chcę, kupić co, jeżeli się stać na to. Nie? Różne mogę mieć kaprysy, tylko czy one są mi potrzebne. Ale to jest dla mnie wolność, że ja mogę to zrobić. Tylko drugie się odzywa świadomość, czy jest ci to potrzebne. Bo ja mogę wszystko. Pozornie może wszystko, bo tony nie udźwignę, nie? Ale przysłowiowe wszystko mogę to zrobić. Tylko pytanie, czy chcę. To jest, jeżeli chodzi o mnie. Na razie tyle, może jeszcze mi coś tam przyjdzie, nie? To jest moja wolność. No im bardziej stajemy się świadomi tej wolności, tej naszej suwerenności, tym bardziej stajemy się odpowiedzialni za to. Więc to, że możemy, to nie znaczy, że to zrobimy. Zrobimy, to konsekwencje poniesiemy. Dokładnie. No to jest właśnie, Beata fajnie napisała, że wolność dla mnie to bycie sobą bez masek. Tak, to jest właśnie wolność. To jest niespinanie tyłka, żeby i nie zwracanie uwagi na to, jak inni nas postrzegają, tylko po prostu jesteśmy sobą, robimy swoje i to wszystko. No. I spinam tyłek, żeby dostać awans na przykład. Tak, żeby albo żeby mnie postrzegano tak jak bym chciała, żeby mnie postrzegano, lub bym chciał, żeby mnie postrzegano. To już nie jest wolność, to już jest. To już życzenie. Jest niewolenie, zniewalanie się do opinii innych, więc tutaj już odbieramy sami sobie tą wolność. Także no tak, bycie sobą przede wszystkim bez zakładania jakichś masek i nieodgrywania jakichś tam ról niepotrzebnych i wpędzania się w walkę o swój wizerunek i tak dalej, i tak dalej. To bardzo, bardzo, bardzo fajnie Beata to napisała. Całkowicie się z tym zgadzam. To jest temat naszej wolności. A kiedy przekraczamy granice innej wolności? Kiedy przekraczamy? No to tutaj, gdy próbujemy narzucać komuś swoją prawdę chociażby. Próbując udowodnić, że nasza prawda jest prawdziwsza lub. Mamy rację, a ktoś nie ma racji. No to już jest naruszanie tej strefy wolności do swojej prawdy i wolności do swojej opinii. Chociaż z tą opinią to też bym tak był ostrożny, no bo nadawanie, mówienie swojej opinii o czymś, to w pewnym sensie już niektórzy mogą to zakwalifikować jako narzucanie swojej prawdy. Ale zrobimy ale to z głową. Przepraszam, to już jest czyjeś. Jak tak. Ktoś zrozumie, ja mówię tak, a jak ktoś zrozumie, to ja nie jestem za to odpowiedzialna. Mhm. Dlatego należy to też również robić odpowiedzialnie z głową. Tutaj nie ma co narzucać swoich opinii, tylko po prostu dzielić się swoim punktem postrzegania i to wszystko, kto co z tym punktem postrzegania zrobi, no to już jest jego odpowiedzialność, nie nasza. Ja mam tu jeszcze na myśli dzieci i rodziców. Kiedy jest łamana wola, kiedy jest narzucanie, kiedy jest no właśnie, iść do tej szkoły, tato lekarzem, to pójść na medycynę i tak dalej. Jak często łamiemy świadomie lub mniej wolę naszych dzieci?
Bo ja ci mówiłam, że miałam klientki 12-letnie, które się cięły żyletką, taką siedziały, a krew się lała, one cięły się. I później się okazało, że ich mama, troszcząc się o nich, tak nie martwiąc, tylko troszcząc się o nich, one odbierały to jako przekraczanie granic, że ona ględzi, że mama ględzi, że one już nie mogą tego wytrzymać, więc na rzecz buntu sobie tam tymi żyletkami jechały. I teraz tak, jak postępować z tymi dziećmi? Jak z nimi rozmawiać, żeby szczególnie, bo to młode pokolenie wyrasta, to od nich się zaczyna, czym jest wolność, szacunek do wolności, szacunek do drugiego człowieka, nie? Kiedy się zaczyna to przekraczanie? Bo to przekraczanie zaczyna się już w przedszkolu. Nie rusz, a czemu tam uderzyłeś kolegę, czemu mu tego zabrałeś, ale nie zna mama, powiedzmy, tej drugiej strony, nie? No i tam skarży, pyta i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest, Beatka napisała, i taką mnie znają, czy komuś się to podoba, czy nie, mówię nie, kiedy coś jest wbrew mnie i mówię tak, kiedy to czuję, że ze mną rezonuje. Ja bym się odniosła do tego, że ja kiedyś byłam taka z tym mówieniem tak dosyć ostro wprost i miałam dużo wrogów przez to. Teraz mówię do tych, którzy na przykład chcą mnie słuchać. Czyli wiecie, no to mniej więcej tak wyczuwamy, tak badamy, czy ten ktoś chce usłyszeć naszą prawdę. Wiesz, o co mi chodzi, bo niektórzy, ja mówię to, co myślę. A kogo to obchodzi, co ty myślisz? Wiesz, o co mi chodzi? Jakie jest twoje zdanie? Bo to nie jest takie proste, ja powiem ci, co myślę, zostawię cię z tym gównem, przepraszam, na środku i sobie pójdę, a ty sobie martw się. Ja powiedziałam, co myślę, a ty się martw. Tu bym była ostrożna. Tu bym była ostrożna, bo kiedyś za bardzo mówiłam wprost. No to też ma tak, każdy, jak każdy kij ma dwa końce. No. I tak, i nie. Tak odpowiem, bo to naprawdę trzeba mieć, trzeba, żeby powiedzieć komuś prawdę w oczy, to też trzeba zachować pewien ten taki, nawet nie wiem, jak to nazwać, tylko świadomość tego. Taką. Tak, poczucie taką tego, jak dana istota może zareagować trzeba właśnie znaleźć ten taki zdrowy środek na to, jak przekazać komuś prawdę w taki sposób, żeby po prostu nie za bardzo go to zakuło, bo sprawianie przykrości innym, mówieniem prawdy w oczy, no to też jest, to też możemy usłyszeć za parę dni, jak nam ktoś powie prosto w oczy prawdę, która nas zaboli. Okej, ale zobacz. Tomku, to jest prawda, moja prawda, twoja prawda, Antka prawda. Która z tych prawd jest prawda? Jakim prawem my mamy komuś mówić coś, co nazywamy prawdą, bo ta prawda może być Beatki. Moja prawda jest moja prawda. Twoja prawda jest twoja prawda. I twoja prawda według tam kogoś, rozumiesz, o co chodzi. Tu jak wybrnąć z ale tego? Ja mówię, właśnie, co myślę. To już podstawą, zdrową taką podstawą jest tego, że już potrafimy, nasz stan świadomości pozwala nam zauważyć to, że każdy ma swoją prawdę. I żeby przede wszystkim, co musimy zrobić, to musimy uszanować to, że każdy z nas ma swoją prawdę. W momencie, kiedy my to uszanujemy, to tu nie będzie walki o swoje prawdy, więc w moim przypadku, ja mogę się do siebie odnieść,
w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłem to, że każda świadomość ze względu na to, że ma swój indywidualny punkt postrzegania wszystkiego, ona ma tak samo swoją prawdę. W momencie, kiedy ja uświadomiłem to sobie, to ja przestałem kompletnie zabiegać o swoją prawdę o innych. Stało się coś zupełnie odwrotnego. Ja jestem przeogromnie ciekawy tych różnych punktów postrzegania, jak oni postrzegają to, dlaczego to jest dla nich prawdą, jak oni to sobie, jak sobie te poszczególne świadomości to tłumaczą. I próbując zrozumieć te wszystkie poszczególne punkty postrzegania, co tak naprawdę się dzieje, no my poszerzamy naszą świadomość. Nasza świadomość ulega temu procesowi rozwojowi, bo im więcej tych punktów postrzegania poznajemy, tym szerszą perspektywę postrzegania mamy na wszystko. Więc tak naprawdę to przestajemy w ogóle zabiegać o naszą prawdę i z ogromnym zaciekawieniem przysłuchujemy się tych innych praw. Ale czy przyczynia... tak naprawdę jest ta prawda? Bo prawda ostateczna? Nie, ogólnie z tymi prawdami. Ostateczna, no to na końcu jest ostateczna, nazwijmy to tak. Ale dochodzimy do tej prawdy, nie? I dochodzimy etapami. I na przykład skąd wiemy, gdzie i kiedy jest ta prawda? No właśnie, im więcej tych punktów postrzegania poznajemy, to zaczynamy się nawet zastanawiać nad swoją prawdą. No właśnie, i czy jest ta prawda, dopóki nie dojdziemy do tej ostatecznej? W procesie rozwoju, pracy nad rozwojem swojej świadomości, bo to jest proces, to jest niekończąca się historia, to cały czas trwa. Im bardziej nasza świadomość się poszerza, tym bardziej stajemy się świadomi tego, że to nie jest koniec. To ta nasza prawda może się zmienić za dwa dni, za dwa tygodnie, no za dwa miesiące. I dlatego przestajemy się tak upierać przy tej naszej prawdzie i zabiegać o nią, bo te nasze prawdy, one ciągle ewoluują tak samo. Im bardziej pracujemy nad rozwojem swojej świadomości, tym częściej te prawdy u nas się zmieniają. Również ulegają temu procesowi aktualizacji i tak dalej, i tak dalej. Więc nie możemy powiedzieć, a nie mówiłem ci? Tak, to no bo to mija. To im bardziej człowiek świadomy, tym bardziej się staje świadomy tego, że to tak nie jest właśnie, że prawda to jest tak naprawdę prawda, tak naprawdę prawda to jest pojęcie względne. I tak samo jest z dobrem i ze złem. Dobro i zło, wolnością, im i z niewolą. Szersza perspektywa postrzegania, tym bardziej te granice się rozpływają pomiędzy tymi pojęciami. To są tylko pojęcia, a to wszystko to jest 99% tego, co my tutaj upieramy się przy tych prawdach, to jest iluzja, nic więcej. Zobacz, jak teraz dużo powstało prawd podczas tego nie lubię słowa nieszczęścia, no podczas powodzi, nie? Podczas tych wszystkich różnych trudnych sytuacji, jak wielu ludzi mówi, a ja nie mówiłem, że tam trzeba tu, a ja nie mówiłem, że to, po co to, a nie mówiłem? Trzeba no, się jak, brać do roboty, a nie mówiłem. Ja, jak wiesz, jestem obserwatorem i oglądam różne strony, różne portale, różne, czytam komentarze ludzi i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że tylu ekspertów się nagle znajduje, każdy jest ekspertem w tej dziedzinie konkretnej, wszystko wie najlepiej i to jest, on już odkrył tajemnicę, czemu tak się stało i dlaczego tak się dzieje, co powinno się zrobić, już wiedziałem dawno temu. Nagle mamy mnóstwo ekspertów, a przychodzi co do czego i ludzie nadal popełniają te same błędy, nie wyciągają wniosków z tego, co im się przytrafiło wcześniej. No wiesz, to jest... W roku 83 roku było we Wrocławiu cały Kazanów, tak się nazywa ta dzielnica, gdzie szczury chodziły po mieście, to był 97 rok.
Wrocław był cały zalany, Zabrze i tak dalej. To była, ja pamiętam, bo tragiczna powódź. Ja wczoraj rozmawiałem z kolegą, który w Wrocławiu mieszkał i on pamięta tą powódź, bo on wtedy był. I on mówi, dla mnie zastanawiające to jest, że ludzie nie wyciągają wniosków. Mówi, my się wyprowadziliśmy po tej powodzi z Wrocławia, bo nawet firma ubezpieczeniowa znalazła jakiś tam pretekst i nie wypłacili im odszkodowania. Oni wtedy wszystko stracili. I co oni zrobili? Zabrali, co tam im zostało, resztki jakieś tam na strychu czy gdzieś i po prostu wyprowadzili się stamtąd. Bo zdali sobie z tego sprawę, bo to nie była pierwsza powódź, jaką tam doświadczyli, więc przyszedł moment taki, że podjęli decyzję, wzięli tą odpowiedzialność na siebie i po prostu się przeprowadzili. Ale Niemcy tam nie budowali, to tylko Polacy tam budowali. No właśnie, no. To wiesz, ja też się zastanawiałem nad tym. Zobacz, żeby postawić sobie dzisiaj dom, musisz dostać pozwolenie na budowę, prawda? I czemu w takich miejscach ludzie dostają pozwolenia na budowę? To jest po prostu, ten system jest do wyrzucenia, ten system nie działa. Tak, to jest chore. Na przykład mój ten trener od aerobiku w Łodzi, on kupił od dewelopera. Okazało się, że tam były mokradła i pęka dom. Kiedyś jak budowali dom, na pewno gdzieś tam może coś pamiętasz, że dom musiał odstać, musiał coś się tam wiązać, podeschnąć, nie? Zobacz, jak teraz te domy deweloperowskie rosną, jak grzyby po deszczu, migiem. I co się później dzieje? Później pęka, później osadza się. Ja nie wiem, na ile w tym prawdy, mieszkam w bloku, gdzie dziewczyna chodziła do szkoły tędy i tu był strumyk. I tu na dole w piwnicy, ja nie wiedziałam dlaczego, tam są wywiercone dziury. Takie, wiesz, po tej posadzce. I że trochę czuć stamtąd. Nie wiedziałam dlaczego, wiesz, że tam coś zalane było czy coś. A do tego stopnia ośmioklatkowy dziesięciopiętrowiec postawić w miejscu, gdzie był strumyk. No to już. No, gdzie tu jest logika, powiedzmy. No, ja myślę sobie, co tak kurczę mnie sąd wypycha i wypycha, wypycha i wypycha, aż w końcu wypcha pewnie. No właśnie. Tu Beatka pisze, Tomku, to samo dzieje się z tą duchowością. Sami eksperci, tak, to prawda. To jest pojęcie duchowość. Tak, ja wczoraj trafiłem na taki post na jednej z grup, która się zajmuje właśnie tym rozwojem takim duchowym i tak dalej. I padło tam pytanie, co to jest duchowość w ogóle? I jak zacząłem czytać, tam było ponad 200 komentarzy i jak ludzie zaczęli pisać, no to sami eksperci. Oni tam wszyscy, co to jest ta duchowość i tam się rozpisywali, jedni to mieszali z religią, drudzy z zwierzeniami, trzeci z duchami jakimiś. Teorii było materiał na 10 książek. Duchowości zero. Tak. I wiesz co, zacząłem się sam zastanawiać, co to jest ta duchowość w rzeczywistości, o co to chodzi. No tak. I doszedłem do wniosku, że duchowość to jest określenie stanu naszej istoty. Stanu ducha. Tak, my jesteśmy istotami duchowymi. To jest określenie tego, jakim naszego stanu istnienia. I nie można tego rozdzielić na dzień i na noc, czyli raz, gdzie się modlę i medytuję, jestem duchowy, a jak nie, no to dawaj tam. Nie da się tego rozdzielić, albo jesteś duchowy, albo nie. Życie. Tak, albo jesteś istotą duchową, albo jesteś w iluzji, że nią nie jesteś. No, wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, przede wszystkim.
No to jest właśnie ta iluzoryczna świadomość. No stąd się biorą ci wszyscy eksperci, ci wszyscy, ci wszyscy nawet nauczyciele duchowi, którzy się określają, że oni są przebudzeni i świadomi. Bóg wie, co tam jeszcze. A to wystarczy, ja znalazłem sobie taki sposób na weryfikację takiej osoby i wystarczy zadać jedno, dwa pytanie. Pierwszym takim pytaniem jest, wystarczy zapytać się takiej istoty, czy jesteś rozwinięta duchowo już. I w momencie, kiedy pada odpowiedź twierdząca, no to już wiadomo, że trzeba brać nogi za pasy i uciekać jak najdalej od takiej istoty. Bo albo czy jesteś oświecona, albo czy masz pokorę. Wiesz, no bo ja osobiście jestem na drodze ku pokorze cały czas. I ja znowu też, jak ty mówisz, te nogi za pas, w cudzysłowie, biorę, jeżeli ktoś mówi, ja mam pokornie, do tego podchodzę, mam pokorę. No to dla mnie pokora, wiesz, to jest droga wcale niełatwa, jak wiele tych takich duchowych, wiesz, tak jak wolność, jak miłość, to wszystko nie jest takie proste, jeżeli już jesteś z pozycji obserwatora, już oddzielasz sobie, masz taką łyżkę, wiesz, i no to zdążysz coś pomiędzy tam usłyszeć, zobaczyć, ale pyta się mnie taka dziewczyna, ona, ja nie mogę wysiedzieć, ja nie mogę poleżeć tak, o. Ja mówię, to jak ty chcesz Boga usłyszeć? No ja nie wiem, ja inaczej nie mogę, ja po prostu nie mogę ustać w jednym miejscu. Jak coś, wiesz, to musi stale coś robić. No ja jestem człowiekiem czynu, też stale, znaczy może stale złe słowo, lubię być człowiekiem akcji, ale lubię też odpoczynek. Ja sobie wstaję rano, ja swoje robię tam picia, ja tam siadam sobie do komputera, rozumiesz, najpierw tam naładuję się, oczyszczę, mam swoje takie rytuały, to jest czas, kiedy, to jest mój czas, ja na noc wyłączam komputer i wyłączam telefony na typ samolotowy. Do mnie się nikt, nawet rodzina nie dodzwoni od godziny 19. Nie ma mnie, żeby mnie próbowali wyrwać, nie wiem jak. Nie ma. Po prostu wiesz, jakieś te pikanie takie, wiesz o co chodzi. Nawet jak dasz na wyciszenie, to i tak to nie. Ja muszę mieć cicho do snu. Osobiście, rozumiesz, jak idę w sen, to ma być cichutko, ma mi, na szczęście powiem ci tak, że jak na ten 10-piętrowy blok, jeden z bloków, no to był okres, kiedy takie wynajmowali te mieszkania i wymieniali się tacy różni ludzie, tam i narkotykami byli i tak dalej, więc było trochę trudno. Tylko ja się nie patyczkuję, ja proszę o ciszę, bo już jest po 23, się obudziłam kolejny raz. Jak nie, to dzwonię na policję i wiesz, u mnie nie ma to tamto, nie wiesz. I tak, nie ma innej drogi, bo ja mam prawo spać, nie? Albo za oknem, bo ja mam tu plac zabaw i taki park i oni też tam, wiesz. Nieraz wstanę, no bo wiesz, jak się obudzę raz, drugi, no ja już nie mam 20 lat, żeby przyłożyć głowę i spać tak. Ja już mam po nocy i tak się kręcę i tak. No więc proszę, że już się obudziłam kolejny raz, czy mogłabym prosić o ciszę. Już jest czas snu. To niektórzy, większość, grzecznie przepraszam. Ale ci fikacze to kończą, że po cichu przyjeżdża policja i uspokaja. Ja w taki sposób sobie radzę, no wiesz, jestem sama. Ja potrzebuję, mam prawo do tego snu. Więc jeżeli i to tam fikasz za dużo, no to przyjadą, wiesz, teraz czarni, bo kiedyś pamiętasz, byli niebiescy. Niebieski.
Teraz z białymi połami. Tak. A teraz już są czarni, nie? Kominiarze popadają. Tak, straszne to. Strasznie to wygląda. Wiesz? Pozwól Zosiu, że się przywitam z Urszulką. Cześć Urszulka, fajnie cię widzieć, że jesteś z nami. A co ty dzisiaj spać nie możesz? Bo u ciebie chyba jest druga w nocy w tej chwili. Urszulka, witam serdecznie. Jak się cieszę, że mój ulubiony duet. Dziękuję ci. Beatka pisze, ja wiem, że już nic nie wiem i oddaję się prowadzeniu. Staram się nie wpadać w głowę, w główienko, ale czasami wdepnę, ale nie, albo nawet się poślizgnę, ale też to przyjmuję i jest ok. I Kasia napisała, wolność dla mnie to stan, kiedy czuję, że wiem, że nic nie muszę. I jednocześnie wiem, że wszystko mogę, bo jestem częścią źródła, pracuję nad tym, by móc być w takim stanie permanentnie. No to gratuluję ci, no, to nie jest łatwo być permanentnie w takim stanie. Ale wiesz co? Wiesz, jaki jest plus tego, że jak tak nie masz permanentnie i jak to masz, tak jak to Tomka mama powiedziała, ja ci zazdroszczę tego, jak przejdziesz tego, bo dwa razy się nie da przejść w tym samym czasie. Wiesz, o czym mówię, nie? Więc ona zazdrości, że ty to będziesz miał, a ja po prostu cieszę się, że cieszę się, kiedy mam ten stan. Tak. Bo to wiesz, jak masz permanentnie, to już się możesz przyzwyczaić do tego. Ale to kiedy znaczy, miewasz... To są takie właśnie, takie dostajemy te szpilki od przestrzeni, które nam zwracają uwagę na pewne rzeczy, to mi się wydaje, że to jest właśnie po to, żebyśmy byli świadomi, że my potrafimy to i że się zapominamy i tak dalej, i tak dalej. Więc no tak. Gdybyśmy byli w tej przestrzeni fizycznej permanentnie w tym stanie takiej świadomości czystej i to by wszystko tak płynęło, no to byśmy byli w domu. To bez sensu był nasz pobyt. To już tutaj. Tak. Już by było nudno, wiesz, bo coś no, się tam dlatego, gdzieś Kasia, musi dziać. Kasia moja jeszcze dopisała, dlatego napisałam, że pracuję nad tym. Wciąż mi jeszcze dużo brakuje. No tak, brakuje, nie brakuje, no, ale tak, to jest właśnie praca cały czas nad sobą. To jest cały czas ten proces, który postępuje. To jest Tomku praca, ale... aż mi tak nie pilno, czyli wiesz, nie mam do pościsku, ojejku, żebym to jak najszybciej tak. Nie, to jak to mówią, rzuć na luz, nie? Czyli doświadczasz tych momentów i to jest, przynajmniej tak jest u mnie, nie? Kiedyś chciałam tego szybciej i robiłam to szybciej. Teraz się nigdzie nie śpieszę, bo mam do tego całe życie, a ja ile tego życia mam, nie wiem. Ale wiem, że mam, więc wiesz, naturalnie nie zostawiam sobie tak tego, pracuję, ale nie tak, żeby wiesz, żeby już, nie? Tak, no mówię, wrzuć na luz, to jest dla mnie takie dobre określenie. Luźno, powoli wrzuć i płyń z życiem, o tak. Z tą pracą nad sobą, nad swoim rozwojem i z tą fizycznością to jest tak, że jak rozpoczynamy już ten proces rozwoju swojej istoty, to przychodzi taki moment, że orientujemy, wychodząc z tej iluzji tutaj, przychodzi taki moment, że widzimy, że to wszystko jest takie, aż się normalnie człowiekowi ulewa. Jak zaczyna naprawdę postrzegać, co tu się tak naprawdę dzieje, że to wszystko jest takie niefajne. Aż się no, człowiekowi się nie chce tu być wręcz. Ale przychodzi taki moment w dalszej pracy, w dalszym procesie tego rozwoju, że my zaczynamy dopiero wtedy doceniać tą fizyczną przestrzeń. Zaczynamy
postrzegać, jak tu jest pięknie. Zaczynamy cieszyć się z głupiego kwiatka na ogródku i zaczynamy dopiero doceniać taką atrakcyjność, urodę i to, że to jest po prostu niesamowite. I to jest właśnie przebudzenie tej naszej duchowości w tym momencie się odbywa, bo nasza prawdziwa istota, ta duchowa, zaczyna postrzegać tą fizyczność i zaczyna się nią cieszyć. I znowu przychodzi nam ten moment, kiedy my byliśmy tacy negatywnie nastawieni na tą przestrzeń fizyczną i zaczynamy doceniać tą przestrzeń fizyczną i zaczynamy doceniać to, jak to jest wszystko ze sobą perfekcyjnie połączone i ze sobą wszystko perfekcyjnie współpracuje, zaczynamy się na nowo uczyć tej fizyczności. I bardzo dużo ludzi wtedy łączy się z naturą i to przebywanie z naturą takie, zaczynamy być na nowo połączeni z tą fizycznością, z tym fizycznym światem. No. Wtedy dopiero zaczynamy tak naprawdę żyć. No dobra, a powiedz teraz z tym łączeniem się w tym momencie, który jest. Bo natura pokazuje piękne kwiatki, ukochamy je, ale pokazuje i swoją siłę. Pokazuje swoją moc, a wy, no to nie myślcie sobie, że jesteście bogami świata i wszystko macie i będziecie i weźmiecie do grobu. Tutaj zobaczcie, jak minutę pięć idzie dom wasz i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz, jak może tak, jak według ciebie ty to postrzegasz? Dlaczego tak się dzieje? Po co to się dzieje? Bo to się, jak wszystko po coś się dzieje. To nie ma tego, że poleciała sobie woda, bla, bla, bla i już, nie? Dlaczego się, co to miało być z tą powodzią? Jakie to ma znaczenie? W ten sposób? Tak. No dla mnie to, nie wiem, zobacz, 90% ludzi postrzega to jako tragedia i jako coś, co jest przykre i tam się krzywda ludziom straszna stała. Ja już tego tak nie postrzegam. Dla mnie to, co się tam wydarzyło, oczywiście jest mi przykro, że tam ludzie potracili swoje majątki i tak dalej, ale to oni potracili to na własne życzenie. To, gdzie oni się znajdują w danym momencie, to zależy tylko i wyłącznie od nich. To zrzucanie, próba zrzucenia winy to na rząd, że tam nie zrobili jakichś zbiorników retencyjnych czy czegokolwiek. Słuchajcie, no czegokolwiek oni by nie robili, oni nad naturą nie przejmą kontroli. To jest nie do uniknięcia. Te powodzie to nie jest coś, co się wydarzyło pierwszy raz. Tam to jest regularne w tamtym miejscu. Ludzie nie wyciągają wniosku z tego. No właśnie. Ostatnio z Kasią piliśmy rano przed wyjściem do pracy kawę, no i Kasia włączyła telewizor, no i tam się, jak to telewizor mądrzejszy od tego, co trzyma pilota, sam sobie włącza jakieś tam programy i leciały jakieś wiadomości z Polski. Były właśnie, program leciał, relacja była z jakiegoś z miejsca, tam gdzie ta powódź wystąpiła i pokazywali, facet się wypowiadał, przedszkole mieli, i to przedszkole zalali. No i facet powiedział, że no co teraz, bo ta redaktor się zapytała, no i jakie teraz plany macie, co teraz będziecie robić? No co teraz, no trzeba to wszystko teraz wyremontować na nowo, odbudować, no żeby to jakoś wróciło do normy. No i ja już wtedy dopowiedziałem sam sobie w głowie, no i odbudujemy, wyremontujemy i będziemy czekać na kolejną powódź. Na kolejne lata. Tak, na kolejną powódź poczekamy. No. No to jest takie właśnie myślenie ludzi. No. Z naturą się nie wygra. Co ja zaobserwowałem, dlaczego mi się, ja to już inaczej postrzegam tą powódź. Co ja zaobserwowałem? Ja zaobserwowałem ogrom jednoczenia się ludzi po tej tragedii. Tak. Zobacz, jak cudownie ludzie sobie sami pomagali nawzajem. Dzieci takie, dwory taszczyli, aż zobacz, niewyobrażalne. Niby tragiczne wydarzenie, a jak sprawiło, że ci ludzie się połączyli. Ale na jak długo?
Tak, dopóki nie zapomną. No. Ale zobacz, ludzie sami się doskonale się zorganizowali. Ludzie jedni drugim pomagali bezinteresownie, kompletnie bezinteresownie. Zobacz, tam nie były potrzebne żadne pieniądze. Tomek, i to między innymi w moim poczuciu matka Gaja uczyniła, żebyśmy się zbliżyli, żebyśmy nie zapominali, że obok jest drugi człowiek. Dlaczego w taki zwykły dzień nie zapytasz tego staruszka, czy on ma co jeść, czy może pójść mu do sklepu, tylko jak... Wiesz, jednoczymy się, jak mamy wspólnego wroga, tak jak było za Solidarności. Latali z tymi, bo ja pamiętam, z tymi ulotkami. To był jeden show, to był amok taki. I oni, i teraz też, tu nie jest wróg, ale wiesz, o co mi chodzi. Jednoczymy się, kiedy mamy coś wspólnego, bo jak mamy podział, no to wiesz, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. Tu jest tragedia, spływają ludziom domy i tak dalej. I wiesz co, czasami ja wiem, że to jest przykre. Ja miałam pożar w 6 minut, pół miliarda, poszedł mój dorobek życia, nie miałam ubezpieczone mieszkanie, więc ja wiem co to, ja wiem co mówię. Ja nie to, że wymyślam sobie, siedzę tutaj. Ja wiem co to jest stracić wszystko i skrobać się po przysłowiowym, wiesz, jak kamieniu od zera, od minus zera znowu. Dlatego dla mnie na przykład ten pożar był ukróceniem przywiązania do materii. Do eleganckich rzeczy, paniusia, wiesz, tak. To poszło, to było jedno z tych. To była tylko przystawka. Tak, tak. Bo przed nami, ja to powtarzam już ponad 5 lat, że ten stara ziemia nasza to już się skończyła. My właśnie jesteśmy w procesie ewolucji naszej cywilizacji i to wydarzenie z tą powodzią to była tylko zaledwie przystawka do tego, do jakiego procesu się właśnie zbliżamy, a zbliżamy się do procesu, który się nazywa przewartościowanie wszystkiego. I aby to się stało, wszyscy musimy zostać wyrwani z tej iluzorycznej strefy komfortu. Bo jeżeli nie zostaniemy wyrwani z tej przestrzeni, to nigdy nie zaczniemy pracować nad łączeniem się ze sobą i to nigdy nie wywoła w nas tego, co kim tak naprawdę jesteśmy, bo to dla nas jest naturalne niesienie pomocy sobie nawzajem. To jest nasz bezwarunkowy odbiór. Wiesz co, ja sobie myślę, że te powodzie, pożary, te wszystkie rzeczy, to są pomocnicy Gai. Ona tam co jakiś czas pokazuje nam, jak to się zjednoczyć, jak to też między innymi ta woda wypłukała przecież glifosat, te wszystkie chemitralce. Poradziła, Gaja sobie zawsze poradzi. Zawsze sobie poradzi. My jej wcale nie musimy pomagać. Ona nam pomaga. Tylko tak jak mówisz, żebyśmy spamiętali się. Ale zobacz, to jest któryś raz z rzędu i ludzie przez jakiś czas są sobie przyjaźni. Dlaczego oni o tym zapominają? Bo się nie uwalniają z tej iluzji podziału. No a jak powiesz prościej takiemu Kowalskiemu, jak ja to już przyzwykłam mówić, Kowalski. Jak... No skąd się, Zosiu, biorą te wszystkie takie te zatargi i te kłótnie międzyludzkie? No z tego, że każdy z nas ma tą swoją, powiedzmy, tą prawdę i każdy o nią walczy. No to jest to, a z drugiej strony zobacz, my obydwoje już jesteśmy świadomi tego, że my jesteśmy tylko cząstkami jednego i tego samego źródła. Więc my już się uwalniamy z tej iluzji tego oddzielenia, podziału. My traktujemy wszystkich dookoła tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas traktowano. Do tego podchodzimy z uczuciem i
tej miłości bezwarunkowej i tak dalej. I zobacz, żeby w ludziach to przebudzić, no to ja nie widzę innego wyjścia z tego, żeby rozpocząć ten proces w nich, jak właśnie wyrwanie ich z tej strefy komfortu. Albo pozostawienie już ich, bo część z nich zostanie, Tomek, nie czarujmy się. Tak, tak, to nie wszyscy zostanie w 3D, oni się ugotują w tym swoim G, w tym swoim nie powiem jeszcze co, bo oni, przeraża mnie nieraz, jak słyszę i nie dowierzam, że w obecnej dobie internetu, wiesz, i mediów, tych naprawdę w zasięgu ręki, że oni mają jeszcze takie myślenie. Oni na przykład mają, mówią, że mają, jeszcze wezmą czwartą, piątą, jak najbardziej tak i myślę, nie no wierzę. Właśnie, nie wierzę. Cieńko, nie. No. Ta ewolucja naszej planety to jest coś nieuniknionego. Tak. Na im więcej istot będzie się budziło, tym będzie większa wibracja. Dlatego czekamy. Ale tu nie ma co czekać. Tu się trzeba tak, brać tak, za robotę i działać. Tak, ale chodzi o to, że kolektyw czeka, bo mógłby zrobić, rozumiesz? Można byłoby zrobić już ten skok. Tylko czekamy w tym sensie, żeby jak najwięcej ludzi się budziło. W kolektywie, o to mi chodzi. Ale zobacz. Tu Zosiu, czasu nie ma, nie. Zosieńko, ale czy ty siedzisz i czekasz? Na kolejny. No ja nie. Ty działasz. Ty masz swój kanał, dzięki któremu coś tam może ktoś do kogoś dotrze i dzięki temu przybudzi tą swoją prawdziwą świadomość i zacznie się budzić z tej śpiączki i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie jest to, że ludzie siedzą i czekają, aż ja się no co mi przyszło teraz? No muszę siedzieć i czekać na ten nowy świat, no bo co ja mogę? No nic nie mogę. No. A to tak a właśnie potem, nie. Boże, czemuś mnie opuścił? Bo my, wpędzając się w ten stan oczekiwania, no to co my robimy? Nic nie robimy, tylko czekamy. Jak będziemy czekać do tej przysłowiowej usranej śmierci, aż ktoś za nas zrobi robotę. Nie, tak, to nie właśnie nie tak nie działa. To jeżeli my się nie ruszymy i nie zaczniemy działać, to tutaj się nic nie zmieni. To każdy z nas powinno coś robić w tym kierunku, no w kierunku tego procesu przebudzenia tej całej cywilizacji i tak dalej. Świat stary, on już nigdy nie wróci. Nie. I istoty, które podjęły decyzję o niebraniu udziału w tej ewolucji, to właśnie będą dostaną to, co muszą dostać. No. Gaja po prostu będą miały swoje piekiełko. Gaja oczyszcza swoją przestrzeń, Gaja też podnosi swoją wibrację. Tak, to środowisko coraz bardziej nie będzie kompatybilne dla tych istot. Tak, te istoty tak, po prostu będą zrzucane. I to też należy uszanować, bo to też jest tak zwana, jak ja to powtarzam, to jest plan ich duszy. No, one, te istoty podjęły taką nie. Taką nie inną decyzję, że one nie będą brały w tym udziału i to wszystko i jest. Mają prawo, one się narodzą na przykład nowej ziemi. Nie ma się co wkurzać i denerwować na nich, tylko trzeba po prostu uszanować tam ich decyzje. Ale wiesz co, oni na pewno widzisz to, że umierają masowo. Już te karetki to wiesz, naprawdę bardzo dużo ludzi zombieje, bo to jak kogoś znałeś, a potem widzisz za jakiś czas, to on taki trochę mamut, no taki zombie jest. Tak słuchasz, jak on mówi, no wiesz, nie wiem, nawet głos się zmienia. Nie wiem, czy ty miałeś takie sytuacje i takie tak, spotkania. Ja mam przykład u siebie, ja mam bazę danych klientów dość obszerną, bo ja do mnie przyjeżdżę. Tak sobie nawet kiedyś zerknąłem w komputer i sprawdziłem około 1500 osób, które tam w miarę regularnie wracają do mnie i tak, ja widzę to. Ludzie młodsi ode mnie są wrakami ludźmi w tej chwili, bo takie zaczęły ich się czepiać różne choróbska i tak dalej. Tak. Ale to jest nadal, to jest
to jest okej. Okay. No taki mieli plan. No tak, tak, tak. Tak, muszą, tak. Muszą coś sobie znaleźć, czy tam przykleić sobie, na co w końcu muszą stąd odejść. No. Mm-hmm. Albo nie słuchają się duszy, a dusza mówi, no wezmę inne wcielenie, im więcej mniej będzie, rogate i, tak, i już, i tak zrealizuje plan. Im więcej będzie tych istot, tych, które się budzą tą swoją prawdziwą świadomość, tym to mm-hmm. będzie bardziej masowe to zjawisko, bo to tak działa właśnie. To ale tak to jakbyś... idzie Tomek szybciej, ja to wyczuwam, no tak, że bo idzie... coraz więcej ludzi się budzi. No, podnosi wibracje. Aż przerażające to jest, jak to szybko jest. Pik, 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 Zosiu, to pik. Aż nie dowiadam. Podnosząca się wibracja naszej przestrzeni, to moglibyśmy to porównać do tego, jakbyśmy wsadzili, to tak jakbyś weszła do kuchenki mikrofalowej. No. I im bardziej wibracja naszej przestrzeni się podnosi, tym bardziej jest niekompatybilna z tymi istotami wibracyjnymi. Tak. Więc to... My ich kujemy. Mówisz, że ludzie szybko zapominają, przy, jak się tragedia jakaś wydarzy i ludzie zapominają szybko, że to właśnie o to chodzi, żeby się łączyć, współdziałać ze sobą, pomagać sobie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale jak już zostaną istoty tylko te przebudzone, a tych niskowibracyjnych nie będzie, to oni już tego nie zapomną. Bo istoty wysokowibracyjne, one wiedzą, że o, to jest ich natura. Że one takie są z natury. Więc tutaj to już nie ulegnie zapomnieniu, tylko to będzie dla nas naturalny odruch tej pomocy bezwarunkowej wszystkim. Tak, tak. Tej wspólnotowej. To kiedyś tak. było, zobacz, Tomek. Było. Ale to już było, jak śpiewa Marta. Tak, tak, bo to jest cykliczne. To się cyklicznie na naszej planecie wydarza. Te powodzie, i te pożary, i wstrząsy trzęsienia ziemi, i tak dalej, to wszystko już było, tylko ludzie teraz, właśnie tak szybko zapominają. I teraz Beatka napisała, Tomku, bo ludzie nie chcą stracić swojego komfortu i jak rozmawiasz z takimi ludźmi, to oni nie wiedzą, o czym mówimy, oni planują wakacje za rok. Tak, zgadza się, bo ci ludzie są w iluzji. Tak. Ja trochę się, od paru lat trochę się interesuję przestrzenią finansową i przestrzenią inwestycyjną. I ja doskonale, to nie tylko ja, ale znam, obserwuję też wyśmienitych matematyków finansowych. I to, że system ten się rozpada, już w tej chwili się rozlatuje i że on się rozleci, to jest nieuniknione. To właśnie że system finansowy upadnie, to wyrwie ich z tego komfortu, z tej iluzorycznej strefy komfortu. To właśnie będzie ten proces przewartościowania wszystkiego. Mm-hmm. Bo dzisiaj, jak znikną pieniądze. Zobacz, w obliczu głodu bochenek chleba, jaką ma wartość w porównaniu do złotego zegarka, który kosztuje dzisiaj powiedzmy 200 tysięcy dolarów. No jest po prostu, bochenek chleba jest bezwartościowy. Wiesz co, Tomek, ale ludzie nie dowierzają. Oni słuchają, co my mówimy. Ale w duchu i tak myślą, a pieprzą tam takiego. Dzisiaj to, ludzie. Niemożliwe jest, większość żeby takie ludzi coś się stało. Dzisiaj sobie nie wyobraża kompletnie, jak może istnieć cywilizacja, która nie ma pieniędzy. Tak, to jest niewyobrażalne dla ludzi. To jest szok, to jest szok. A macie przykład właśnie w tej chwili na terenach tam, gdzie była powódź. Zobaczcie, pieniądze kompletnie tam nie mają znaczenia. Tak. Tam pomoc najdrobniejsza znaczenie. Tak. Drugi człowiek. Pieniądze tutaj kompletnie nie mają znaczenia. A co z tego, że macie, zobacz nawet, co z tego, że ci ludzie mają nawet, powiedzmy, mają tamtą gotówkę, ale wszystkie sklepy są pozalewane, zobacz, wszystkie stacje benzynowe zalane, tam nic nie działa. No. Co z tymi pieniędzmi? Niesamowite. To jest pokazane właśnie, że jak ważny jest pieniądz w stosunku do wolności i bezpieczeństwa, pieczy, zaopiekowania. My jesteśmy właśnie największymi niewolnikami, dzisiaj jesteśmy tak, w przestrzeni finansowej. To sami siebie robimy. Tak.
Tak. Sami siebie robimy tych niewolników i jeszcze jak Pejcza by dał, wiesz, to jeszcze jeden drugiego by poganiał, jakby dał radę. A powiedz mi tak, bo ja słyszałam, że w Chinach nie ma prądu, tak? Nie mam pojęcia. A nie wiesz, bo ty, ja to nie jestem telewizyjna, nie mam to. Ja też nie jestem telewizyjny, ja tylko mam jakąś tam wąską przestrzeń kanałów niezależnych i tylko ich słucham. Ja nie kompletnie no, nie byłam ciekawa, czy to prawda, podobno nie ma prądu właśnie. Dobra, Tomasz, na dzisiaj tyle. Myślę, że coś znowu wzięliście, za każdym razem jest co innego, nie przygotowujemy się z reguły do, a dziś to już w ogóle, cyk, dobra Tomek, 4 minuty i nawet okularów nie wziąłem, to czekaj, to ja już poprawię i byliśmy na czas, na 17. Zobaczcie, co to znaczy być zorganizowanym. Bo to jest zorganizowanie, nie wpadanie w panikę, o kurde, minuta została, jejku, jak to? Tylko patrzeć na cel, tego mi jeszcze brakuje, to muszę przestawić. Dobra, i startujemy. No i o to właśnie chodzi, także dziękujemy wam bardzo. Jeszcze, Sosieńko, zanim skończymy, żebyśmy zamknęli to klamrą taką, to, bo zaczęliśmy od rozmowy o wolności i tak... Teraz zobacz, i żebyśmy się naprawdę byli istotami wolnymi, to musimy się uwolnić z tej przestrzeni finansowej. Bo tak. To jest najbardziej zniewalająca przestrzeń nas tutaj na Ziemi. To jest, bo to ludzie są, wiesz, no, pazerni w większości, wiesz. Ten pieniądz jest dla nich, jak to religianie mówią, mamona i tak dalej. Pieniądz jest potrzebnym, póki co na razie, no bo musimy płacić rachunki, musimy płacić prąd, nie no chyba, że ktoś ma swoje, bo są tacy, którzy mają już swój prąd i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam. Ja mieszkam, jak powiedziałam, w takim wielkim domu, w którym płacę za czynsz, pobieram emeryturę, czyli jestem w systemie. Jestem, to są to takie te rzeczy, gdzie jestem w Matrixie i na razie przynajmniej no nie mam jak z tego wyjść, bo nie zamierzam się kredytować, bo to kolejny, wiesz, Matrix. Więc na razie jestem tutaj. Ufam, że mam tu coś do zrobienia, że jeszcze tutaj jestem, w tych 28 metrach. I to jak Ania powiedziała, z tych 28 metrów możesz świecić i na 200 i na więcej, więc prawdopodobnie jest to moje miejsce dla czegoś tam. A jak ostatnio opowiadałam, że oczyszczałam raz i drugi piwnicę, a to jest podświadomość, więc od razu wiesz, powychodziło. Chociażby nasza dzisiejsza rozmowa a propos komentarza, to ja już doszłam, że to mała dziewczynka była, wiesz, bo to wystarczy, że troszkę sobie z tym pobędziesz, no to zobaczysz, wiesz, małą dziewczynkę, no, której tam nie chce nikt słuchać i tam ryby i dzieci głosu nie mają i paszli won i tak dalej, nie? Więc wiesz, długo nie trzeba było czekać. Tylko istotne jest, żeby każdy z was, z nas, miał drugiego człowieka, świadomego głównie człowieka, bo jak ja mówię do świadomego człowieka, to słyszę siebie. I wtedy mogę spotkać się z tą prawdą łatwiej. Bo jak jestem sama i mówię do siebie, no to słyszę siebie. Nie wiem, jak ty sobie z tym radzisz. Ja radzę sobie tak, że mam tak kilka osób i czasami potrzebuję wypuścić to, bo to według germańskiej jest konflikt, nie? I to może przeszkadzać, więc ja sobie tak radzę. A jak ty sobie radzisz, kiedy na przykład jest sytuacja, która jest, czy ich nie masz już w ogóle, czy ona jest jakaś dla ciebie taka, nazwijmy to, kująca, nawet krótko, bo u mnie oczywiście trwało, jak widziałeś, krótko. Nie,
to nie jest tak, że ja jestem wolny od już jestem stuprocentowo wolny od swojego ego, panuję nad nim i ono w ogóle nie ten. Oczywiście, że mi się zdarzają takie sytuacje, ale poprzez właśnie obserwację siebie nauczyłem się już natychmiast, jeżeli to tylko się ma zamiar już pojawić, to już widzę, że to właśnie się zadziewa, więc natychmiast zaczynam to kontrolować. I kolego, zaraz, co ty robisz? Twoje ego już tu się zaczyna szaleć. Nie, tak jak nie będziemy działać. A jak myślisz, czy jednak jest różnica pomiędzy emocjonalnością kobiety i jej reakcją emocjonalną na pewne rzeczy, a męską? Ja proszę, ja ciebie, ja u siebie zauważyłem, że balans pomiędzy tą moją kobiecą stroną, a tą męską stroną, ja odnalazłem u siebie ten poziom taki, to znaczy może nie panuję, tylko wyrównałem to, te dwie energie w sobie i one są na jednym poziomie. Ja nie potrafię już oddzielać energii męskiej od żeńskiej. Ja wiem, jakie są różnice między nimi. Wiem, jak te energie z innych różnych tych niby to pól działają, ale ja odkryłem już ten balans i dla mnie już kompletnie nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest energia damska, i nie ma czegoś takiego, że jednak kobieta reaguje trochę inaczej, bo jest właśnie emocjonalna. Ja nie mówię, że histeryzuje, czy tam coś, ale no, jej natura jest emocjonalna. Bo ty odnalazłeś już jako istotę, nie dzielisz już na mężczyznę, tak, jako dla mnie to jest, kobietę. Dla mnie wszyscy są istotami źródła i to nieważne na to, jakiej ona jest płci, czy mało tego, nieważne dla mnie jest, czy to jest istota ludzka, czy to jest zwierzę. Dla mnie to wszystko są istoty źródła. I to chyba dlatego, że ja się uwalniam z tej iluzji podziału wszystkiego. I ja patrząc na osobę drugą, ja tak naprawdę moja świadomość patrzy na siebie. To jestem ja, tylko że na innej linii czasowej. Wiesz, dlatego... dobrze, że masz na kogo patrzeć w sensie drugiej osoby, bo jak brakuje lustra, to tak trochę trudniej zobaczyć, ależ oczywiście, zobaczyć siebie, że no to, że jest tyle tych indywidualnych rzekomo tych świadomości, że każdy jest inny, to jest cudowne, to jest fantastyczne dla nas doświadczenie, ale ja postrzegam już to jako inne wersje mnie samego i w ten sposób postrzegając te indywidualne cząstki źródła, ja tak naprawdę doświadczam sam siebie. Jak bo myślisz, nawet, kiedy to doświadczą inni ludzie? A to tylko zależy od nich samych. No to ja wiem. Nikogo więcej. Ale jak myślisz, jeszcze trochę nam zabierze, nie? Też się kiedyś zastanawiałem nad tym, jak na tą... Czas nie istnieje, to jest tylko iluzja. Czas, który nie istnieje, tak. Tak, zastanawiałem się nad prędkością postępowania tego procesu globalnie. I jedna istota oświecona, ja nie mówię, że to jestem ja, broń Boże, bo ja się absolutnie nie uważam jeszcze za istotę oświeconą, bo jeszcze bardzo daleka droga do takiej istoty, ale jedna istota oświecona oddziałuje na miliony istot śpiących jeszcze. I im więcej tych istot będzie się budziło, im więcej tych istot będzie oświeconych, ten proces, to jest reakcja łańcuchowa, ten proces będzie coraz szybciej postępował. Ja mogę tylko się odnieść na przykładzie mojej siostry. Moja siostra w ciągu 3 lat postąpiła, taki u niej proces, ten proces w ciągu 3 lat u niej postąpił
tak poszerzyła swoją świadomość, że dojście do pewnych informacji mi zajęło kilka lat, a jej to zajęło dosłownie zaledwie niecały rok. No bo ona w innym czasie pewnie. Tak, i to tak im teraz. Ludzie, którzy teraz będą rozpoczynali ten proces przebudzenia, ten proces będzie postępował błyskawicznie. Także no, na pytanie twoje, jak myślisz, ile jeszcze czasu, żeby tak ludzie wszyscy. Ja myślę, że to nie będzie. Wszyscy i tak nie będą. Wszyscy mam nie, ale ci, co mają być, ja myślę, że to będzie, Zosieńko, my się nawet nie spodziewamy, jak szybko ten proces. No właśnie, że ja też tak myślałam, że nie spodziewamy się jak ani kiedy. Nie mamy pojęcia. Wiemy, że to będzie tak, jak jeszcze nigdy nie było, że nam się w głowie nie mieści, ale kiedy i co, jak, to nie wie. Wiesz co, ja też mam trochę wątpliwości co do istot oświeconych, ale to już jest moje gdzieś tam błyski, nie będziemy tego rozważać. Ale to musimy co właśnie, to jest oświecenie? Musimy uważać, bo no. To te, które się nazywają istotami oświeconymi. No właśnie, no. To już wiadomo, że one nie są nieoświecone. To jest to pytanie, właśnie. Które ci powiedziałem. Wystarczy się zapytać, czy ty jesteś już rozwinięty duchowo. No. Jeżeli istota powie, tak, ja już jestem bardzo zaawansowany i rozwinięty duchowo, no to już świadczy o tym, że... Nogi za pas, słuchajcie. Uciekać trzeba najdalej od takiej osoby, bo tutaj nic dobrego nie będzie. To tylko krzywdę sobie możemy Fajnie, dziękuję ci serdecznie. Ja kochani, ja wybieram się na urlop, więc mnie nie będzie. Ja jadę jutro w fajne miejsce, bo już sprawdziłam wszystko, wody tam nie ma. Wrocław jest też przejezdny, to tak straszliwym Wrocławiem, że nie będzie, ale pociąg przejedzie. Jeżeli uda mi się w sobotę zrobić stamtąd live'a, to zrobimy, bo to nie wiadomo, jak tam będzie z zasięgiem, no nie wiadomo, jak też będzie z tym pakowaniem, o której ja tam mam ten powrót i tak dalej, nie? Także no czekałam na tą Chorwację, no ale koleżance, ojciec Łodeś się zmarł i pieniądze na Chorwację musiała przeznaczyć na pogrzeb, żeby pojechać z partnerem do Odessy tymi pociągami i cudami. Więc nie byłam w tym, ale jadę nad Polskie Morze. Jadę do 10-piętrowca, gdzie kawiarnia się kręci w koło i będę mogła sobie oglądać całe morze i wszystko. I codziennie potańcówki. I codziennie jakieś koncerty, także ja musiałam sobie zorganizować event, żeby móc się pobawić. Teraz jadę się, przepraszam, rozerwa. Na gotowe, że tak powiem. No nie, no już granata nie chcę, wiesz, co. Bo jak rozerwać, to dam ci granata i się rozerwi. Kochani, dziękuję wam za uwagę. Dziękuję Tomku. Ja również dziękuję tobie, Zosieńko. I do następnego razu. Trzymajcie się, kochani, wszyscy cieplutko. Dziękuję za Uleńko, życzenia miłego. Ja też serdecznie pozdrawiam jeszcze Ulę. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Trzymajcie się, hej.